Ja już filmuję, jak panowie kładą tą... Chcecie się nauczyć? To już trzeci raz kładziecie tą. No w sumie możemy się nauczyć, skoro sami to kładziemy. Ale żeście nam tak zrobili, że to zasypką. Ale wie pan, jak to jest, nie? Woda to życie, sam to jest wasze hasło. A to taka sysypowa robota, nie? Cały czas zdejmowanie, nakładanie. No tak. Nie, tak? Bo to jest ta stecharka, która... Nie, nie, to... Oni dzwonią wyżej do swoich, jaka sytuacja jest. To musi być teraz to wszystko papierkowa robota. Ale to też taka trochę będzie decyzja polityczna, oni decydują co robić. Wydaje, że to jest decyzja polityczna. Czy w jedną albo w drugą stronę. No teraz macie sprzęt, żeby to usunąć, nie? I żeby nie, żadnego sprzętu. Ja tam na pewno się do tego nie dotknę. Ja tam tak samo odjadę sobie i niech oni tam... Na pewno nic się dzisiaj tutaj nie wydarzy, bo to jest tam... Tak, wie pan, już tyle rzeczy widziałem, co oni robią nawet nielegalnie władze. Jak są pieniądze, jak chodzi o grube pieniądze, to oni prawo mają w dupie. Ktoś powiedział, widziałem sprawiedliwość w sądzie. No, o to chodzi. No, z sprawiedliwości nie ma. Widziałem sprawiedliwość w sądzie. Nawet inni, jak przyjadą, to myśli pani, że jakiś zwykły robot to jest za tym, żeby komuś krzywdę. No nie, no wiadomo, że nie, no bo to nas napuszczają na siebie nie. Dokładnie. Był policjant tutaj u mnie, no powiedział, że tutaj wszystko jest zgodnie z prawem, ewentualnie przez prawników może sobie firma resztę tam coś załatwiać, no i... Dobranoc, nas już tu nie ma. Dobranoc, ale bardzo dobrze. Dobranoc. A tam to samo. No.
tak nie widziałam, ale tam udzielają wywiadów pod kamienicą, więc może proponuję tam poznać. Zaczynamy? Czy ma pani jakieś pytania, czy... A to pan już... Tak, sam pana wczoraj, to wie pan, jakie mam pytania. Nie poznałem. Wejdę się inaczej wygląda. Znaczy, jeżeli chodzi o decyzję naszego przedsiębiorstwa, to w związku z tym, że pismo zostało do nas złożone, do którego się musimy ustosunkować, także na razie te działania wstrzymujemy.